Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na szóste zadanie z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2021. Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł. Po obu obniżkach laptop kosztuje 2400 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. I mamy pierwsze zdanie. Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował 3000 zł. No to sprawdźmy to. Na początku obniżono cenę o 15%, czyli będzie 85% z tej kwoty 3000, czyli 85% razy 3000. No to mamy 85 setnych razy 3000. Dwa zera nam się skracają i teraz 85 razy 3 to jest 255 i przepisujemy to jedno zero, czyli będzie 2550 zł. Ale później obniżono tą cenę o 150 zł, czyli musimy od tej ceny, która nam wyszła, czyli 2550 minus 150. I wtedy mamy 2400 zł. Czyli pierwsze zdanie jest prawdziwe. Ok. I drugie zdanie. Po obu obniżkach cena laptopa stanowi 85% ceny początkowej. No to już wiemy, że nie, ponieważ na początku odjęliśmy sobie od 100% 15%, czyli wyszło nam 85%. Ale później była druga obniżka o 150 zł, czyli to drugie zdanie jest fałszywe. No i to mamy zrobione. Ok, jeśli Ci się podobało, to jak zwykle proszę zostaw lajka i zapraszam Cię na jutrzejszy odcinek shorta egzaminowego. Do zobaczenia, na razie, cześć!